Wychodzimy z mroku, zrzucamy kajdany po 8 latach ciężkiej niewoli. Za lata krzywd, za lata łez. Teraz należy się nam sprawiedliwość i teraz należy się rozliczenie PiSu. W zasadzie to jest główna konkluzja ostatnich przemówień Donalda Tuska oraz innych przedstawicieli jego partii. Ale popatrzmy na wyniki. Wyniki nie są wcale aż takie przytłaczające. Także mówienie o tym, że oni są wiodącą siłą i że teraz odnowią Polskę i że to wszystko, co było poprzednio, to było złe i mrok i w ogóle kajdany i cierpienie, zgrzytanie zębów i tak dalej, to w takim razie tym samym oni marginalizują znaczną część społeczeństwa, które ma zupełnie inne zdanie. Także to nie jest logiczne, bo jeżeli mówi, że wszyscy zmienimy, że cała Polska się cieszy i tak dalej, jeśli wyniki, nawet te wyniki wskazują, że wcale tak nie jest. Czyli co? Ma zamiar marginalizować i w ogóle lekceważyć tą część Polaków, tą część wyborców, która ma zupełnie inne zdanie na ten temat? To w ogóle się nie trzyma żadnej logiki. A przypomnę pewne działania tej koalicji, i dobre, i złe. Na pewno dobrym działaniem jest to, że będzie te 800+ od 1 stycznia. No, może niezbyt elegancko jest to, że sami przypisują sobie wprowadzanie te 800+, że to oni są jakby inicjatorami, czyli Koalicja Obywatelska, tego dodatku 800+, co jest nieprawdą, bo to wprowadził PiS. No ale dobrze, oni to wprowadzają teraz, należy im się, że tak powiem, pochwała za to. Ale w międzyczasie spróbowano oszukać społeczeństwo poprzez ustawę wiatrakową, gdzie chyłkiem wprowadzono pewne zmiany, które w ogóle były bez konsultacji społecznej i które są szkodliwe po prostu dla Polski, dla przyrody, krajobrazu i dla wszystkiego. Być może dobre dla różnych firm, które sprzedają te wiatraki. Druga sprawa to były próby zlikwidowania IPN-u. I to chyba w ramach wolności słowa, w ramach wolności debaty i prawdy historycznej. No, bardzo, bardzo to nieładnie. No, można powiedzieć skandalicznie. I trzecia sprawa, ataki na prezesa Narodowego Banku Polskiego, w ogóle na nasz system bankowy, to po prostu byłoby sabotażem gospodarczym. To byłoby sabotażem gospodarczym. Na szczęście Tusk i cała ta koalicja uspokoiła się po reakcjach Banku Europejskiego i Banku Światowego i w ogóle całego systemu bankowego. I to nie dlatego, że akurat tamte banki tak strasznie lubią Polskę, tylko dlatego, że jesteśmy włączeni w ten cały system, ten łańcuch bankowy i to spowodowałoby pewne perturbacje także dla nich. No i teraz się, w związku z tym, teraz cała ta koalicja się uspokoiła i już nie mówią, że wyrzucą Klapińskiego z banku. Po prostu siłą go wyprowadzą, jakieś bojówki Platformy Obywatelskiej czy tych innych partii. I jeszcze jedno. Bank na szczęście zostawili w spokoju, ale zakusy są na media. Muszą wziąć te media, bo te media muszą być wolne, a będą wówczas wolne, gdy będą w rękach Koalicji Obywatelskiej. Czy dotychczasowe media, które w dalszym ciągu istnieją, TVP Info, TVP i tak dalej, czy Polskie Radio 24, które nie jest takie złe, są bezstronne? Nie, one wykazują pewien kierunek polityczny zbliżony do działania PiSu i w zasadzie kibicują polityce PiSu, polityce rządu. I to tak zawsze było. No niestety, nie są całkiem obiektywne, ale czy Platforma Obywatelska i ta cała Koalicja Obywatelska, jak chce zagarnąć te media, to po to, żeby one były obiektywne, jeżeli one mają być pod ich kierownictwem? Albo chcą wprowadzić jakiegoś dziennikarza, jakiegoś funkcjonariusza TVN-u, który będzie zarządzał tymi mediami? A przecież wszystkie prywatne media to są media absolutnie niedemokratyczne, ponieważ media prywatne są stricte rzecz biorąc
mają strukturę hierarchiczną, absolutnie tam nie ma żadnej cienia demokracji. One niektóre rzeczy mogą robić dobre, wiele rzeczy mogą robić złych, ale one działają w określonym kierunku tych prywatnych korporacji, które są związane z wielkim kapitałem, z wielkimi finansami na świecie. I celem tych prywatnych mediów wcale nie jest dobro Polski. Celem ich są ich własne interesy. A że czasami mogą wykazać jakąś pozytywną inicjatywę, to tak, i to się zdarza. Jeszcze będzie lepiej. I że przegonimy mrok, że przegonimy zło. I to się stało. Dzięki wam. To wyście zrobili. Wy na tej sali, ale przede wszystkim miliony Polek i Polaków. Proponuję Donaldowi Tuskowi, całej tej koalicji, która teraz wychodzi z tego mroku, z tego zła, z tej podłości i buduje nową, piękną Polskę i będzie rozliczać te całe zło i tą całą przeszłość. Żeby przed obradami podbudowała się duchowo i śpiewała taką oto pieśń. My ze spalonych wsi, my z głodujących miast, za głód, za krew, za lata łez, już zemsty nadszedł czas. Za głód, za krew, za lata łez, za lata pisowskiej władzy, już zemsty nadszedł czas. A więc do hymnu, droga koalicjo i Donaldzie Tusku. My z głodujących miast, my ze spalonych wsi, przez PiS, przez PiS, przez PiS.